A tutaj w bombeczce jestem. I ja. I witam was w kolejnym moim filmie. I zapraszam. Pokażę wam też te kule śnieżne. Jako że film spontan, być może kojarzycie mnie, bo jako pierwszy i chyba jako jedyny pokazałem sauny w Błonie, za które dostałem opierdziel. A tutaj możecie sobie zobaczyć na telebimie Błonie z lotu ptaka, które zobaczycie też u mnie w zimowej aurze. Pozdrawiam was, miłego. Są też takie urocze stworki, świerkowe chyba, ale wygląda dobrze. Nie bądź łoś, zrób coś. I tu masz takiego łosia buńskiego. Bardzo ładnie pachnie. Lecimy z parkiem bajka zimą. Tak naprawdę dawno zimy nie mieliśmy, jak byłem mało lat. A mieszkam tu już od 40 paru lat. Bywały zimy, teraz ich coraz mniej. Dlatego pewnie to będzie historyczne nagranie, do którego wiele osób będzie wracać. I będzie pokazywać dzieciakom, jak to było kiedyś w Błoniu. Jakie to były zimy. Jak było pięknie. Kiedyś tak naprawdę było. Teraz od wielu lat tego nie ma. Ale takiego kolorowego Błonia też za moich czasów nie było. Mogłem tylko o czymś takim pomarzyć. Oczywiście ktoś powie, a ile ty masz lat? No właśnie ponad 40, więc coś tam żyje na tym świecie. I mało i dużo. Piękny fotel Mikołaja. Niestety, a nie, pali się już nawet Mikołaj, więc pokażę wam wszystko. Jak coś, dajcie subskrypcję za to, że wam robię taką historię. A tak naprawdę robię ją w sumie głównie dla siebie. Ciuchcia świąteczna, super. W Warszawie, jak powiedziecie, też taka będzie. Ale tutaj jest naprawdę wypas. Jak na takie małe miasteczko. Duża ilość kolorowych gadżetów, o które nie wiem kto zadbał. Aczkolwiek wygląda to ładnie. Ja nie będę narzekał, a wręcz będę się z tego cieszył i będę pokazywał to innym. Jak to chce sobie ponarzekać, niech narzeka w domu. Zimno czasem było, więc te ślizgawki to bywają. Ale biało bywa rzadko, dlatego nagrywam to i trzymajcie się. Jeszcze coś będzie z drona dla was, dla chętnych. No i dajcie tego suba, będzie mi bardzo miło. Kolejny i ostatni punkt układanki to co? Oczywiście ryneczek, fontanna. O nie, gdyż tutaj było lodowisko, ale psioczyli i go nie ma. Ale postawili zegarek, który zaraz pokażę, ale tak naprawdę taka aura Błonia nie zdarza się często. Jak byłem mało lat, to zawsze siedziałem na tych schodach, a teraz tutaj mamy takiego wariacika świątecznego. I na tym kończę
mój film o błoniu, zimowym błoniu. Christmas tree, how richly God has decked thee.